Czy która z tych historii do siostry najbardziej przemówiła, czy która z tych historii biblijnych jest siostrze najbliższa? Muszę powiedzieć, że najbardziej. Właściwie mam takie dwa fragmenty z tej książki, z tych rekolekcji, które najbardziej mnie poruszyły. Jeden to jest Jonasz, a drugi właśnie fragment to jest Golgota, godzina miłosierdzia. Jonasz, dlatego uświadomiłam sobie, że Jonasz nie chciał spełniać tej misji, nie chciał głosić Słowa Bożego Niniwitom, żeby oni się nie nawrócili. I mimo, że szedł tylko jeden dzień, że powiedział tylko 5 słów, Pan Bóg sprawił, że Niniwa się nawróciła. Naszą misją, naszego zgromadzenia jest właśnie głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu, którego zadaniem, którego celem jest właśnie przyprowadzanie ludzi do zdrojów Bożego Miłosierdzia. I tak sobie myślę, że jeżeli te 5 słów Jonasza, jeden dzień głoszenia z niechęcią, bo wcale tam chętnie nie poszedł, sprawiło takie owoce, to mam taką nadzieję, że nasze głoszenie miłosierdzia, właściwie pozwalanie, żeby Jezus objawiał miłosierną miłość Boga przez nas, sprawi, że wielu ludzi powróci do Niego i będzie szczęśliwym teraz i na ziemi, ponieważ szczęście człowieka jest tylko w Bogu. I pokazuje to siostra Faustyna, że jeżeli Boga odkrywamy w sobie i potrafimy żyć z Bogiem na co dzień, nie potrzeba nam różnych zewnętrznych rzeczy, bo to szczęście nie zależy od tego, ile mamy pieniędzy, jakie mamy stanowisko, prawda, jaką pozycję społeczną. Szczęście człowieka zależy od relacji z Bogiem. To nam pokazuje siostra Faustyna. Jonasz nie chciał, żeby się Niniwa nawróciła. My pragniemy, żeby nawrócił się cały świat. Dlatego między innymi w godzinie miłosierdzia stajemy w duchu u stóp krzyża i prosimy Jezusa, żeby to kwaśne wino, ten ocet, ludzi, którzy mają kamienne serca, żeby w tej godzinie Jezus przemieniał to wino, tę wodę właściwie w wino miłości. Nie mają wina, mówi Matka Boża pod krzyżem. I my mówimy, nie mają miłości. Błądzą, odchodzą od Boga, są nieszczęśliwi. Nawet o tym nie wiedzą, dlaczego są nieszczęśliwi. Przyprowadzamy tych ludzi pod krzyż, by wraz z Maryją prosić właśnie o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Chciałybyśmy, żeby skutek był taki, jak nawrócenie Niniwy.